Nazywam się Nikola, jestem instruktorem w naszej stajni. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co należy zabrać ze sobą na obóz jeździecki. Pamiętajmy o tym, że pogoda jest zmienna, dlatego należy zabrać ze sobą krótkie spodenki oraz koszulki z krótkim rękawkiem, jak i czapkę z daszkiem, gdyż większość czasu będziemy spędzać na zabawach na dworze. Ważne jest też zabranie ze sobą kalosze oraz kurtki przeciwdeszczowe, jak i cieplejszej bluzy w razie pogorszenia się pogody. Pamiętajmy, że nasza stajnia położona jest nad morzem, dlatego ważne jest zabranie ze sobą kostiumu kąpielowego, najlepiej dwóch, oraz ręcznika, jak i wszelkich akcesorii potrzebnych Wam w trakcie korzystania z basenu, gdyż również udamy się na basen. Najważniejsze jest zabranie ze sobą sprzętu jeździeckiego, takiego jak kask, bryczesy, sztylpy i sztyblety oraz rękawiczki. Jednakże jeżeli jesteście początkującymi jeźdźcami i nie posiadacie takiego sprzętu, pamiętajcie o zabraniu ze sobą wygodnych spodni, takich jak leginsy oraz obuwia z twardą podeszwą, którym mogą być jakieś adidasy. Pamiętajmy również o zabraniu ze sobą leków przeciwalergicznych, jak i leków na chorobę lokomocyjną, ważnej legitymacji, okularów przeciwsłonecznych oraz kremów z filtrem, jak i kieszonkowego na Wasze drobne wydatki w trakcie obozu. Serdecznie dziękuję oraz prosimy o subskrypcję i łapkę w górę.